tej strony Ola Hania i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jadę na zawody do Opola, za jakieś 2 godzinki wyjeżdżamy, więc stwierdziłam, że nagram takiego dwudniowego vloga. Makijaż mam już skończony i tutaj mam moją kosmetyczkę przyrzekowaną już do zebrania na wyjazd. Obowiązkową rzeczą do zebrania na zawody są oczywiście sukienki. Pokażę Wam pokrótce, jak one wyglądają. To jest moja sukienka do programu krótkiego. Dosyć skromna, bo jeżdżę do muzyki z serialu Gambit Królowej. A z akcesorii do tego mam takie rękawiczki, też z takimi kameczkami i gumkę do włosów, którą właściwie sobie już założę. Ja do tej pory zawsze jeździłam na zawodach w koku i w koku też pojadę, myślę, dowolny, ale chciałam spróbować jak czegoś innego, bo taki tatek fajne lata, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie mi wygodnie. A sukienka do dowolnego prezentuje się tak i muzyka to Opus 64 Romeo i Julii. I do niej również mam akcesoria, takie mam rękawiczki granatowe pod kolor i też gumeczkę z takimi frędzelkami. I ogółem sezon nam się kończy i będę zmieniać programy, z czego bardzo się cieszę, bo te już naprawdę jeżdżę bardzo długo. Kurwa, nie mogę. Jest to, kurwa, wiszące lusterko. Da się to wsadzić. Tak, to się na pewno da wsadzić. O, wepchnij to, no. Nie wiem, czemu to tak się wywaliło. Dobra, powiedzmy. Właśnie dojechaliśmy i szukamy wejścia, ale to chyba nie tu. Znajdziemy. Jesteśmy już w szatni i tu mam moje rzeczy i będę się zaraz przebierać. Victoria is getting ready. Jest i Cornelia Bulanda, dzień dobry. Pokażę dress reveal. Pięknie, pięknie. Ja już jestem po swoim starcie, poszło mi całkiem dobrze, a teraz rozgrzewa się para i jestem tutaj z telefonem i będę nagrywać. Już do hotelu i teraz będziemy się meldować i idziemy coś zjeść na kolację. Mamy pokój 102. Nie wyostrza się. Proszę bardzo.
Jesteśmy. Tak się prezentuje nasz pokoik. Mamy trzy łóżka, trzy, tak jak miało być. Here we are, już w hotelu. Idziemy sobie zaraz na dół. Ja dzisiaj pierwszy raz jadłam cynamonkę z Silesii. Była zajebista. Dopiero pierwszy raz? No. I zjadłam sobie, bo bardzo dobrą, polecam wszystkim, zwykłą. Ja kocham, niedawno weszła, a zrobię sobie takie girl talk. Niedawno weszła pistacjowa. Ja kocham pistacjową i nugatową i zwykłą oczywiście też. Jak oceniamy starty? G. Mój cel to było nie spieprzyć nic i się nie wywalić, więc cel osiągnięty. Jakby ja więcej od siebie nie oczekuję. Ja zrobiłam mały błąd w akslu, ale skoczyłam kombinację 3 plus 2, więc jestem zadowolona. I walczymy jutro, bo jutro jest trudniejszy program, dłuższy. Yes, sir. Moi drodzy, patrzcie, jakie fancy. Mamy czerwony dywan. I'm obsessed with czerwone dywany. Kiedyś jakimś, mam nadzieję, się przejdę. Prawdziwy. Super. Robię sobie jeszcze herbatkę zieloną. Mamy godzinę 9:00, tutaj mamy pierwszą stację do malowania i tutaj będzie zaraz druga. Idziemy zaraz na śniadanie i później się będę ogarniać. Tutaj już pięknie jedna walizeczka wyłożona. Widać, że łyżwiarki. Łyżwy, proszę bardzo. Mój talerz jest pod tytułem jak nie wiesz co zabrać, to bierz wszystko po trochu. Okej, okay, a więc makijaż mamy skończony i teraz jest faza nagrywania TikToków. Jeszcze tak ładnie świeci słońce. Mamy tutaj golden hour, jest w ogóle dzisiaj tak ciepło. Zrobiłam sobie taki ładny błysk na oku, tak mi się to podoba. To jest taki pisak i mam takie shiny. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jedziemy już na lodowisko. No i dzisiaj wchodzimy prawidłowym wejściem, nie to co wczoraj. I wish. Cora, show the dress. Today's Cora's dress.
machania. Ogólnie to jesteśmy już po startach. Idziemy sobie teraz na miasto. Tak, tutaj jest pięknie i w ogóle nie ma ludzi. Nie poszło mi do końca tak jak chciałam, bo zajęłam moje pechowe czwarte miejsce. Już nie wiem, który raz w tym sezonie. Ale tak jak na początku vloga mówiłam, będę zmieniać programy i sukienki. Także mam nadzieję, że ten nowy sezon wkroczy z taką nową, świeżą energią. Mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj wróciłam dosyć późno z zawodów, więc nie dograłam już końcówki, ale chciałam wam tylko pokazać, co dostałam na zawodach. Mamy tutaj taką torebkę i właśnie po zawodach się zawsze dostaje jakieś upominki, więc pierwszym rzeczem jest medal. Następnie mamy taki kubeczek, pomadka nawilżająca, kremik, blueberry, pendrive, smyczka i kinderki, których już nie ma. No i tutaj mamy mój dyplom. Dzisiaj jest Sunday Reset. I jestem w trakcie deep cleaningu mojej całej przestrzeni. Później zajmę się sobą i będę deep cleanować siebie. Bo jutro wracamy do szkoły po feriach. Także trzeba być fresh, clean i przygotowanym. Dla mnie wniosek z tych zawodów jest taki, że muszę sobie wyrobić kondycję lepszą. Powiem w wielkim skrócie, co tam narobiłam. W shorcie skoczyłam kombinację 3 plus 2, z której jestem bardzo dumna. W aksu zrobiłam jakiś taki błąd. Skoczyłam go, ale później... Nie wyjechałam do końca i resztę elementów wykonałam, a w drugim programie pierwszego aksla zrobiłam mielonka. Puściłam go po prostu. Dobrze, że się nie wywróciłam. Ustałam to, ale no, skoku jakby nie było. Następnie kombinacja 3 plus 2 mi wyszła, ta sama, salchow z tulupem. Następnie miała być trójkombinacja, w której zrobiłam dwukombinację. Aksel taki dokręcony, ale ustany. No i później resztę wyskakałam w tym długim programie, ale to nie było takie czyste, więc właśnie chciałabym sobie wyrobić tą lepszą kondycję, żeby te wszystkie skoki dalsze, które umiem, żeby po prostu nie robić w nich już błędów.
Także to było takie końcowe podsumowanie zawodów. I to było na tyle z tego vloga. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam też Was na moje inne social media. Tutaj się powinny wyświetlić nazwy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pa!